Servus, witamy serdecznie na otwarciu Netheru na 9. sezonie Profesjonalowi. Z nami są dzisiaj... Cześć. Niki, możecie swoje podać. Cześć. Łapka w górę koniecznie, jak jest, jeżeli oglądacie streama na Twitchu, to koniecznie obserwujcie. O tak, let's go! Let's go! Let's go! Nie bić. Spokojnie. Dobra, pap. Ja rzucam teraz. Dzień dobry, w sumie wiadro to się nie przyda. Cześć, Misia. Misia robi ładnego spawna od razu na początku. Butów nie masz. Wiem, nie stać mnie. Raz mam coś ten, resistance. Tak, tak, bardzo polecam, jeżeli macie. O, Verui has made a world peaks. Swoją drogą jakby... Swoją drogą bardzo szanuję za nazwę tego achievementu. Tutaj ten customowy Nether jest jeszcze cięższy do przebywania niż normalny, ojejku. Znaczy, jest ciekawie, więcej wyzwania, nie? Dobra, jest bastion, proszę państwa. Jest bastion, są pigliny. Na szczęście nieogarnięte. Gość, co ma koronę w ogóle. No, jest jakieś skrzyneczki, proszę państwa. Sharpness 4 na mieczu, dzięki. Ostrzały się mi przydadzą akurat. Czemu jest tak samo? Wala do mnie, god. Twierdza, mój Boże, w końcu coś ciekawego. Ja widzę bossa. Ale chyba ktoś już go zabił. Nie to pan? Wow, boj Boże! Ale dostałem teraz jakiegoś krytykala, kurde, za 7 serc od tego strzelającego frajera. Kurde, tu fantomy latają tak po prostu na luzie sobie. A to mogę wziąć sobie to? Dziękuję bardzo. Nie, naprawdę. To? Czy to? Te małe gówniaki w Silverfishie tu są. To już psycha siada w tym momencie. Ciebie co porabiacie? Po Endermany lecę. Chciałem walnąć Water Skill, ale zapomniałem, że to Nether. Moment. Jest Edek, mój Boże. No. Siema. A ty nie masz czegoś? Tego? No, fajerki. A nie mam. A to dobra, w sensie, który to był gem? To był ten, bursztyn. Jaki bursztyn? No bursztyn. Pomarańczowy. Dobra. No się nazywa bursztyn. On się nazywa Amber. Czyli bursztyn. No. Dobra, pieprzy pan głupoty. Who cares? Kogo to interesuje, że ta liczba to jest jakiś pierwiastek jakiegoś gówno? To jest za trawa, to jest trawa taka kolorowa, wow. O dobra, to jest dopiero kopanko. Tak to się kopie. O tak, to się kopie. Oj, do lawy wpadłem, świetnie. I do lawy. Na X-rayu to ty możesz. Na X-rayu. Jak sobie teraz myślę, ciekawe kiedy wszystkie struktury w Netherze zostaną jakby zwiedzone. Wykopane. Nie, raczej nie będą, nie. No, znaczy Nether jest ogromny, nie? On ma ograniczenia, ale... On jest... właśnie, jakie wymiary? No, Nether jest... 5 tysięcy? 4 razy większy od Overworldu. Czyli ile tak około? No nie, 4, wiem, czyli 8 na 8. 8 na 8. To... Więc jest potężny. Kurde, się tu wykopię to... gdziekolwiek? Czy to totalnie jestem tak... Dobra, wykopałem się. Gdzieś jestem. Ten chestplate? Netherworld to sobie akurat wezmę w sumie. Po co? Bo jeszcze nie ma nic do roboty, no do Netheru jeszcze jakieś itemki pofarmić. No bo to już zrobiliśmy na naszą misję. A co wy w ogóle robiliście? No nieważne. Żyła złota, mordo. Alto, po bo. A. Jak? Jakim cudem? W sensie serio, jakim cudem? Dobra. No chodź za mną. Jesteś? Jestem. Biegnę z tobą. I ten stream, co nie... Ostatnia dziura. Padłeś? Nie padłeś, dobrze. O to mi chodzi. To. Aha, wy sprzedajecie mu to wszystko? Już ma 11 dolków. Ale wyście go wyzerowali? Ile on ma? 11 dolarów. 11 dolarów, 78 centów. To czekaj, to Balto 4 musi gdzieś być, Balto 4. O Jezu, paskaczki, kurde, wyzerowali gościa totalnie. Co jest? Ale ha, wyzerowali go i ja pierdzie. Nie no, odpaliłem mu jakąś działkę chyba. Wyzerować typa tak bezczelnie, to już jest. Nie no, odpaliłem mu działkę. Spoko, jasne. Altuany tutaj to nie zrobiony.
Ale no trzeba przyznać, że to wyzerowanie było potężne. Pewnie ktoś mu teraz powie. Znaczy no i tak się ogarnie, nie? No ale chodziło o to, żeby wiesz, żeby nie wiedzy. Bossa znalazłem! Co? Bossa mam! Emo boss? No zobaczymy, może być, może sobie z nim poradzę, jak nie to... On jest mocny? To zależy jaki. No ten boss, bo... no jedyny taki prawdziwy boss tutaj. No on tylko strzela na razie, więc wydaje się, że nie będzie to potężne zagrożenie jakieś. Coś odwalał, jakiś złoty blok teraz lata wokoło niego. Dobra, załatwiłem gościa. Leży. Leży. Co się teraz dzieje? Into ashes, defeat the Blaze King. Blaze King has been defeated by Nairo 007. No i co, panie Blaze King, dasz mi troszeczkę jakichś itemków? Daję chyba łeb swój, nie? Co tu mogę? O, Blaze King's helmet. Upon wearing the bearer when at low health will gain strength too. Aha. Fire protection 2 and breaking 1. Czyli to jakby tutaj, jeśli chodzi o... nie jest jakiś ten potężny, ale... Strength 2, jak masz mało HP. Ponoszę sobie to troszeczkę, fajnie wygląda, wizualnie się prezentuje. Szukam logicznej gry bez... Interesująco. Diaksy? O, to jest szkielet! Skelly się szkielet nazywa, co jest? Ło kurde, ale to wygląda niesamowicie. A skina pierdyknę. Czekaj, tym fołem. A, ciut mniejszy foł. O, to wygląda fajnie. Boże, ich tu jest milion! Tych patafianów jest tu milion. Nie zadziała. Boże, ile ich tu jest tych przeciwników wszystkich. Masakra! Nie będę się z nimi bić, bo ich tu pokradnę. I magu jeden. O, kości są spoko. Soul Speed, dawaj Soul Speeda, z wielką chęcią się go nabędę sobie go. A, trójka to ja wolę, trójkę w sumie. Ej, ja dostałem... Jest staw, boże, nie zobaczyłem go w ogóle w tej skrzynce, lutuję skrzynię i zobaczyłem, mam staffa pierwszego. Ja pierniczę, dobra. Jaki sukces.